dobry skinek. W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnęła kanę zadymiarski z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to adres e-mail, ID Discorda albo nazwa z Instagrama. Zagadka dnia. Jeśli znasz odpowiedź, to napisz w komentarzu, który z zadymiarzy w Brawl Stars wydaje taki dźwięk. Zobaczymy, kto zna tą postać. Hej, dziś witajcie, jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. A dzisiaj przyszła pora zrobić naprawdę gruby opening. I będę miał też naprawdę kozackich pomocników, bo jak widzicie, jest tutaj Vera. Ale w naszej ekipie są jeszcze tutaj dzisiaj dwie dodatkowe osoby, nawet jest pewna świnka. Bo mamy tutaj, o, mega prosie. Jest jeszcze Panda Gaming oraz Story. I dzisiaj zrobimy kozacki opening, zobaczymy, ile się uda tutaj zdobyć legendarnych stardropów. Będziemy otwierać mój calutki karny zadymiarski. Otworzymy też u Wery na koncie co? Legendę. I jeszcze coś? I hiperdoładowanie. I jeszcze zrobimy wielki pojedynek na rankedowe stardropy, więc ten odcinek będzie naprawdę mega, mega mocny. To co, gotowi? Oglądamy do końca, widzowie, lecimy. Lecimy za openingiem! Ogólnie chłopaki, bardzo się cieszę, że wpadliście tutaj. Przejechaliście tyle kilometrów specjalnie, żeby ponagrywać jakieś fajne filmiki z Brawl Stars. I widzowie, doceńcie tutaj jakąś łapką w górę. Jak wy jesteście gośćmi, jak tu specjalnie przyjechaliście, to powiedzcie jakąś taką liczbę łapek, którą właśnie widzowie mają dobić, żebyście tu wpadli po raz kolejny, żeby znowu coś ponagrywać. 30 tysięcy łapek w górę, bo to jest potężny opening. Oni pod openingiem z taką ekipą. Myślę, że szansa jest, nie? Ale no naprawdę tutaj wielka motywacja by musiała wlecieć i każdy by musiał zostawić łapkę, dlatego jak jeszcze tego nie zrobiliście, to tak jak Panda, o, tutaj pokazuje, zostawcie szybko łapkę, a my możemy zaczynać. I Werka, zaczniemy najpierw od twojego konta, bo masz tutaj coś ciekawego, także proszę, tutaj wielki opening. Legendę? No oczywiście, że tak. Zaczynamy, słuchajcie, z grubej rury. Będziemy otwierać masę tutaj dzisiaj stardropów, mój cały karnet, rankedowe stardropy i o, mamy tutaj fajne rzeczy. Jest fajny chodzik otworzony. No to zobaczymy, czy oddaje, nie? Tym razem. To może zacznijmy od hiperdoładowania. Okej, ale jako, że to jest twoje konto, to ty musisz zdecydować, jak my to otwieramy. Mamy tutaj naprawdę dobrych pomocników. Tori, co ci wypadło z hiperdoładowania? Słabo, ja miałem jakiegoś pecha, wiesz? Dobra, to ty nie otwierasz tego, nie? Ale ja dobre, bo ja miałem do bazy. O, ej, progracz Panda, to co? Ja bym dał Pandzie. Pandzie? To myślę, że możemy przetestować nos Pandy. Dobra, no to co? Charge hopie normalnie nos. No zupełnie, pędziasty robi. O, to laguje za każdym razem. Tak, 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 spokojnie, ale jest już. Czekaj, mrugnę sobie. Masz jakieś hypercharge? Mam do Jessie, mam do Rozy. Dobra, ja obstałem, że dropnie do... Kiełka. Daj na Majka, daj na Majka. Chyba, dodaj na Majka. Lepiej. Uwaga. Daj na Majka, chyba już mam. Ooo, daj coś dobrego! Ej, Charlie! Ej, to fajnie, fajnie, fajnie. Akurat oddało. To ty, Charlie, też sobie teraz będziesz pykać. No to co? Od razu lecimy z legendarnym. Jeszcze będzie mój legendarny, jeszcze na pewno jakiegoś trafimy, no bo z taką ekipą to muszą dzisiaj tutaj dobre dropy lecieć. Ja myślę, że możemy przetestować sposoby widzów, czyli oczko, mrugnięcie, oczko. Dobra, ale najlepszym tutaj midbusterem jest Tori. No to zobaczmy, jak on to przetestuje, także czekaj, proszę. Ja nie znam tego sposobu. Szykuję. No to tutaj Werka ci już nauczy, spokojnie. Jest legendarny stardo przed tobą. I co? A i co on tak jakoś tak sobie wyskoczył? Co wyskoczył, tam siedzi dobrego? Ej, to może jest jakiś znak. Się dobra, kryje. Uznajmy, że musi mrugnąć 3 razy. Okej, okay. I potem lewe oczko i prawe oczko. A nie, bo w sumie tutaj tylko, no tak, no tutaj, to, tutaj to nie ma znaczenia, bo to już raz. Jest legendarny. A no wcześniej też mrugał. Dwa. No. I no, trzy, dobra. I uwaga, moja? Trzy! Proszę, daj mi! Znowu? Co jest? Co jest? Co jest? Lepsze! Ej! Brawo! Dobrze! Ej, Tori w formie! Let's go! Dobry start odcinka. Torpedy baza można teraz użyć ponownie, jeśli trafi on w ścianę. Troszeczkę to znerfili, ale i tak. Każdy mówi, że tutaj top, top, nie? Prędkość w ogóle mam tutaj zwiększoną 25% jeszcze. Ej, no to teraz musisz baza wbijać na wysoką rangę. I kupiłaś sobie skin na bazetkę? Jeszcze nie. Ale chciałam. Możliwe, że chciałam. Właśnie coś mi się kojarzy, nie? Z tą bazetką i tobą. No to najwyżej może jakiś antyprank kiedyś, coś? Ja nic nie mówię, widzowie. Ale zaczął się ten opening naprawdę mocarnia. Jeszcze mamy sporo rzeczy tu do otworzenia. Czy ty masz jeszcze coś ciekawego tutaj w sklepie? Ja w sklepie nie mam już nic ciekawego, myślę, ale mam tutaj różne. Tutaj masz coś przygotowane? Zobaczcie, star. A, ty odebrałaś legendarnego. Ile, panie? 18 stardropów. Dobra, to ja... Ile ty grasz dziennie? Dużo? O, no, dużo. Ile ty masz? Ja i tak mam pewnie. Ogólnie widzowie, nie wiem, jak my robimy jakieś 1 na 1 czy coś, to pisali, to nie fair, bo Werka gra gorzej. A ona gra 10 razy więcej niż ja, naprawdę. Ja siedzę i montuję film, a ona cały czas. Gram dużo. Gram dobrze, gram dużo. Dobra, to wiesz co? Ja bym zrobił speedrun tych stardropów. Dobra. I jeżeli nic nie trafi w ciągu 8, to przekazuję to po prostu następnej sobie w lewo. Dobry i możemy dzień. Tak podaj robić. Dalej. No, podaj dalej. Uwaga? Dobra, jest bardzo rzadki, to nieciekawie. Dobra, speedrun dalej. Ja chyba same bardzo rzadkie, nie? Dobra. Można 2 na raz w ogóle otworzyć. Tak? Ty widzicie to? Trzeci bardzo rzadki. No może tak, ja... Chcesz 2 na raz otwierać. No teraz się otworzyły 2, nie widziałeś? A, no tak, bo było coś no. Jak 2 ja palcami.
prawie klikniesz? A no to ja takie, patrz. Widzisz, 14, pa, pyk. O, nie trafiłem. Teraz nie trafiłem, ale wcześniej wyszło. Teraz jest jeden. Ej, ale tragedie ci trafią, co? No, lipa. To może tak. Ja myślę, że ty musisz podać dalej ten telefon. Czekaj, czekaj. Ostatnia szansa, żeby podskoczył. Szybka pauza, bo mam jedną bardzo ważną informację. Słuchajcie, już tak mało brakuje dosłownie kilku tysięcy subów, żeby zostać najpopularniejszym kanałem z Brawl Stars w Polsce. A dalej aż tyle osób nie subskrybuje mojego kanału, więc wielka prośba do was, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie na dole ten guziczek subskrybuj i pomożecie mi w ten sposób spełnić moje kolejne marzenie. I bardzo każdemu dziękuję, kto już subskrybuje kanał i już nie przeszkadzam. Come on. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale... Ej, to było dobre, jak myśmy kiedyś walczyli na Stardropy, to... Kula Spike'a, no, kula, ja pamiętam, ale... Tak coś czułem. Ale w Epiku też coś dobrego może być, jeszcze nie wiadomo. Jest szansa też na skina, tylko że bardzo malutka, no i właśnie to tak to wygląda, nie? Ale teraz już mogę ulepszyć baza. No znowu mi nie wyszło. Bardzo rzadki. Ej, ja tyle tych bardzo rzadkich trafiłem. Popsuł się ten upeń. Nie, dobra, przekazuję. Dobra. To ja poproszę o świnie. Mega pilik. Mega prosię. Dobra, zobaczmy. Pierwszy nie oddam. Nie. A ten Spike jak sobie tu siedzi, biedny. Czeka, no. Ja też go tu przejmuję. O, masz. Ty możesz otworzyć te wszystkie, bo zaraz pójdziemy jeszcze do mnie, nie? Trzeba wyzerować, myślę. Dobra. Cztery palce. O, no, okej. Okay. Dobra. Dobra, zobaczmy. Cztery palce po raz drugi. Dobra. I słuchajcie, mam dla was jeszcze takie pewne wyzwanie. Jeżeli ktoś z was trafi na moim koncie legendę z normalnego Stardropa, to może zrobić mi przyspieszony śmigus dyngus. O, proszę. Mam tutaj taką specjalną... No. Armatę, nie? Nawet bym powiedział. I ona jest wypełniona wodą na fula, więc... No, jak coś, to zezwalam. Będzie dzisiaj takie jeszcze utrudnienie, a w sumie taka nagroda dla zwycięzcy. Lepszej nagrody wymyślić nie mogę. Tori zadowolony po ostatnich odcinkach. No to co? Dobra. Gotowa? Teraz nosem. Okej. Nose. A w... No Noseberry jest właśnie najlepszy, ja bym mówił, nie? Co? Ten nosek to jest magia. Legenda będziesz. Dobra, ja patrz, robię tak i dawaj. Ale Still lepiej niż ja, nie? Najlepiej. Uwaga. Monet, kurczę. Dobra, a ile tego 6 jeszcze zostało, no okej. Dobra, dajmy drugą szansę. Okej. Nie, no to tak dwa razy z rzędu, to ciężko. No jeszcze nosem tak samo. Szansa zmarnowana, przekazuję dla Toriego. Dobra. Okej, no to Tori, zostało ci 5, nie? Lecimy od razu, ja tu nie wymyślam żadnych trików, po prostu lecę. Dobrze. Jak trafisz coś dobrego, to wiesz, będzie fajnie, no, nie? Liczę na to strasznie, taką legendę, to na twoim koncie tylko. Ty. No, ja powiedziałem, że na moim, może Werka też chce się zgodzić na twoim, tak? Nie, ponieważ ja jestem syrenką, jeśli mnie polejecie wodą, to będzie problem. No nie, kamieniara moment. Kurczę, no jeden epic był, ale to nie jest to, co mnie cieszy tu. Dobra. I ostatni. Nie, dwa jeszcze, sorry. Mógłbyś dwa na raz nawet dziabnąć. Ej, otwórzmy ostatniego razem wszyscy. Okej, dobra. Damy radę? Ty, ale tu każdy po jednym kliknięciu, okay, no. Dobra, Tori. Teraz... Dobrze! Moc ekipy, let's go! Oj, teraz nie, no to ja... Dążysz trochę? Dobra, i Panda, możesz to uratować. Mogłem wam nie podawać. No, Tori najlepiej zrobił. Ale... Oj, ładny nawet taki. Co to? Nie mam pojęcia do kogo to jest. A nie, to nie jest Willow? Willow? Nie wiem, do kolekcji się przyjeda zawsze. A to wygląda troszeczkę jak Skorpion. No. Aha, no do Skorpion Willow. No okej, spoko. Lecimy dalej. Żeby nie zamulać, to po prostu będziemy otwierać Stardropy, a te inne nagrody ja sobie tam odbiorę po odcinku. To tutaj się liczy dzisiaj upalnik, nie? Żeby trafić coś ciekawego. No to tak, już jest pierwszy kliknięty. I jako, że mówiłem o tamtym, no to może ja tu przekażę dla Pandy, nie? Dobra. Zaczniemy może tak na spokojnie. Ja myślę, że mi Spike musi pomóc. Okej, dobra. Z mocą Spike'a. Są różne rzeczy tutaj. Na razie wiesz, bardzo rzadki, trzeba się rozpędzić. Panda, policja. Policja przyjechała z zasłane dropy w Brawl Stars. I ty, kredyty! Ale ktoś tu... czekaj, musisz się wyciszyć, bo to nas cały czas zapraszać. Ale dobrze, bo teraz idzie to do sławy. Przecież ta marsjańska mi się już podoba, tak szczerze. Jest ładna już. No, dobra, już mi się podoba. Najgorsza... Bardzo rzadki, ej. Ja nie mam ani razu rzadkiego. Panciasta, jaką ty masz sławę w ogóle u siebie? Nową sławę dwójki. Okej. Ty, ale ja na przykład uważam, że ta marsjańska jest gorsza od tej ziemskiej. Ona jest taka szara. Dobra, też jestem zgodny. Małym palcem. Małym? Dobra. O, podskakuje. Jeszcze troszkę, no dawaj. Ajajajajaj, no nie idź. No nie teraz, Elizabeth, nie udało się. Dobra, jeszcze z dwa i... Ty, a wiesz, że w karnecie też można dwa na raz kliknąć? Tak? Po prostu? Patrz, to teraz... O, Bing sobie zgarnął, no dobra, można. Patrz, czekaj, zgarnij. Tu są dwa, no. No, i kliknij sobie tak, pyk. I widziałeś? Pa, otworzyły się oba. Ale... No Panda, niestety no chyba tej legendy nie będzie. Myślę, że Panda ci nie chce obrać, bo nie, ale mityczny był. Dobra, ty, właśnie przegapiłeś tam jednego. Daj śminkę, dobra, proszę. Bardzo rzadki, proszę bardzo. O, ale ty, Binksy trafiłeś. Czy tu wszystkie Stardropy mamy stąd z dołu zebrane? Mamy, dobra. Vera, ty masz pewnie ochotę mnie oblać, co nie? Może. To nie ma. To proszę. Aha, to Tori tutaj pierwszy do tego challenge'u. O nie, Tori się mści za Otisa. Dawaj, wierzę w ciebie.
No, możemy lecieć, Wszystkie startupy, no to co jest do otwarzania, nie? To możemy lecieć. Nie jest najciekawiej tutaj, nie? Dobra, lecimy z kolejnym. Dawaj, dawaj drugiego. Zaczyna się podobnie. Ej, a co powiecie na taktykę? Tak samo. Na taktykę trzech obrotów. Tylko, że tutaj jest taki ścisk, że no, to może być ciężkie do zrobienia, ale overall... Ja myślę, że tam radę może. Dobra, ej, bo Tori jest z boku, nie? Dobra, to czekaj, ja ci to naszykuję ci, ale zrobimy tak, że ja ci to naszykuję stary łukietem. O jezu, let's go. Kombo. Okej, okay, Tori, czekam już tutaj na ciebie. Dobra, trzymaj mi, dobra? Dobra, trzymam. Szybkie obroty, widzicie? Dobra. Oj, wyjechałeś za kartkę na trochę. Dobra, będzie widać. Jest drugi. I uwaga, i dawaj czterema palcami naraz. Teraz już? Od razu, no. Boom. Ty! Grom niestety, ale dobra, ale taki taktik zadziałał, dobrze, No, Tori tutaj upij całkiem, ty, no to może przekazuję tutaj telefon w swoje ręce w takim wypadku. To nie można. Jeśli tak, to wygląda, no o dobra, już wkroczyłeś na moje tory, nie, tutaj bardzo rzadki jakiś. Wiecie, no nie można cały czas. Sorry. Zmiana, ja muszę odpocząć trochę, bo się zmęczyłem tym dropem. No to pan Dziasny, przejmujesz tutaj konto. Ale powoli zbliżamy się już do końcówki. Zaraz lecimy. O! Jest epic, jest epic. Czasami też dobrze działa. Jest prejów, pan to szybko skipuje, nawet nie widać. Ty, a wiesz jaka jest spoko taktyka? Cztery palce na raz, to on się wtedy wszystko się na raz otwiera, nie? Ale teraz już nie wyszło, ale cztery palce na raz, ale lewej ręki, pan. Okej, dobra. Ty, no epic. Fajnie, a chłopaki, mieliście może tak kiedyś, że macie do końca właśnie ten zielony i nagle w ostatnim podskakuje na jakiegoś mityka albo legendę, no, nie? To jest najbardziej możliwe. Ej, ale nie najgorszy spray do tego. Ale dużo sprayów w ogóle. No, tutaj tak sprayami oddaję, że to hit. Ciężko, ciężko widzowie coś tu dropnąć ciekawego. Hmm. Były te mityki. Dobra, ostatni ja przekazuję dalej. Czekaj! Na pan! Na pan, ale dobry skinek! Okej! Strzelaj! Ej, ale to tu? Teraz? To może na koniec odcinka. Oglądajcie do końca. Oglądajcie do końca, że jesteście zobaczyli. Ale no! Gdzieś tam taktyka. Tak! Tak! On otwarł tutaj bokiem ręki, nie jakoś. Pan Dziasny! Dobra! Może jeszcze z dwa otworzę, może coś ciekawego. Ej, znowu tak otwieram, chłopie, to jest dobra taktyka. O matko! Oddało, dobrze. Ja tutaj strasznie dużo tej wody nalałem. Teraz. Czym myślałem, że to jest zły pomysł. Dobra, ja już nie otwieram, bo mi rzadkie są teraz. Dobra, Werka, no to w sumie twoja kolej. Bo ja to nie... Został jeden tylko tutaj, a jeszcze ty z końca. Ale z końca mam sześć, to otwórz te. A legendarnego otworzymy na koniec, bo jeszcze przy legendarnym mam fajną tutaj grę dla nas. To ja przetestuję taktykę pandy, zrobię... Prawie trafiłaś. Ty! Panda tutaj najlepsze taktyki wymyśla. Co się dzieje? Dobra, no. Ale nie, nie podskoczy. Dobra. Ja mam wrażenie, że ty pod kolem tej świnki trafiasz. Bajroni. Bardzo dużo sprayów jest. Ej, ale odcinek zgadnij zadymiarza po sprayu. Też dobre by to. Ciężkie. I tam by nie wygrał, myślę, panda. Tutaj panda. Oj, tutaj panda nie miałby tak łatwo. Ale dobra, no to co? Stanął tutaj legendarny i jeszcze masz te 6. To proszę, możesz sobie je działać. To otworzę znowu tym samym sposobem. Okej. O, jedną rzadkość do góry, ale to już zostanie, to już nie podskoczy. Nie, już moc się wyczerpała. Ja już tyle tych gwiazdek z Torim otworzyłem, że wiem, nie? Ciężko. Dobra, to. Nie, dobra, wyki tak kliknąłem! Ja myślałem, że ty chłopi nie wiem, jaki jest star dropa. Nie, prawda, ja stary co nam brakuje, nie? Mocny. Nie, no to taki trochę misklik, ale dobra, no mamy tutaj kit. Ej, ale się widziałeś? No, otworzyło się naraz. Star drop się otworzył i kit, nie? Co to jest? Mocno. Okej, no dobra, no to... Magia montażu. To ej, może wy trójkę otworzycie, co powiecie na to? Dawaj, dobra, no. Albo nie, każdy palcem! O, albo już ktoś kliknął. To następnego. To, dobra, już go skipnę. Nie, no jak? Ja to chyba dotknąłem. Jacki, ale wkurzono, ona się wkurzyła, że nie zrobiliśmy poczwórnego. Sposobu, nie? Tu złoty smok na mnie czeka. Dobra, ale no to nieważne. Ważne jest to, że teraz cztery palce na raz gotowi. 3, 4. No, tragedia. Ale ej, ja wierzę w ten sposób, dawajcie. 3, 4. Nie, bo musimy równo kliknąć. To jest to, że my nie możemy złapać synchro. Czekajcie, raz. Dobra, i teraz tak. Weźmy w miarę równo te palce i gotowi? 3, 4. Nie, znowu nie było. Nie, ale no, ciężko. Takie synchro, to jak to zrobić, żeby było dobre synchro? Może ktoś inny musi powiedzieć. Nie ma szans. Kto robi to synchro? Panda, ty powiedz. Ja wierzę, że to wtedy wyjdzie, dobra. Nie? Jak prost powie. 3, 4. Eee! Dobrze! Let's go! Panda ma największego farta. No, panda, no to klikaj. Dobra, uwaga, proszę państwa, skin kolejny wylatuje, uwaga. Aj, gadżet. Okej. Miły banan. Okej.
Nie wygadza ci. Aż traci 25 punktów zdrowia i natychmiast zyskuje 40% furii. O, no dobra, dziękuję bardzo. No i został nam tutaj legendarny Stardrop do otworzenia, ale do niego przejdziemy za chwilę. Widzowie, możemy zadecydować, kto otworzy legendarnego Stardropa, właśnie tego ostatniego, i będzie miał szansę też wydropić coś fajnego. Jeżeli z niego wyleci też skin, no to też niech będzie śpingus dyngus dla tej osoby. To robimy taki challenge właśnie związany z rankingowymi Stardropami. Tutaj otwieramy to właśnie na koncie testowym i po prostu osoba, której jako pierwszej uda się trafić teraz skina, czyli nie Blinks, nie tam jakieś ikonki profilowe, nie tam coś, zgarnia tego Stardropa do otworzenia. Więc to jest chyba dobry deal, ale musimy ustalić, kto zaczyna. I żeby to zrobić, to niech każdy pokaże jakąś liczbę właśnie teraz na jednej ręce. Gotowi? 3, 4. Dobra, dałem 3, 3. Ty kowerka dała 2. My wszyscy tutaj po 3, czyli to jest tak. 6, 9, 11. No to tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobra, zaczynamy od Teriego. W ogóle tego Spike'a też liczyłem, jak coś widzowie. Tak sobie wymyśliłem, że zaczniemy właśnie od niego odliczanie, żeby było dobrze. No to Tori zaczyna. Ej, oj, to Blinksu. Dobra, no to proszę, lecimy dalej. Tylko że teraz chyba Panda, nie? Bo idziemy tak. Okej, dobra. Okej, bo to tak powinno iść, dobra. No to ja dropię drugiego skinka dzisiaj, normalnie wylatuję tutaj. No coś jest, nie, dobra, no to ja czekam, aż o sobie mrugnie. O! Let's go! 130! Ale ciekawe, kto będzie lepiej, nie? Dobra, zobaczmy. Vera, ty tutaj nosem, nie? Jakaś taktyka. O, dobra, jednak. I czy będzie skinek? Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, no to już trzeba to kończyć. Ale tutaj już myślę, że... Jeszcze 100 tylko. Nie, no nie, 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 nie. Na razie nie jest za kolorowo. Tutaj druga masa błyskotek, uwaga. Tak, dobra, no to ja też sprawdzam. Kiedy jakiś skin w końcu? Błyskotki, nie, co jest? Ej, i teraz 2 godziny później, nie? No. Co jest? Nie, naprawdę. Proszę, teraz. Nie. Dobra, Pandziasty. Teraz moja kolej. Panda ma największego Panda parka, tutaj nie? ściąga moc, ty, ja znowu robię tą taktykę. Okej. Okay. No, nie zadziałało. Nawet to nie pomogło. No, ciężko. Ej, nie, cały czas ten blink leci. Proszę, proszę. No, nie, ale najwięcej ale blinku. 170, no, dużo. Rekord na razie. Uwaga. Ej, też, też, też. Co, co coraz lepiej. Nie się do nowego skina. No, ja słabo. Jak myślicie, komu wypadnie? Ja wstałem, że to jest mega loteria, ja nie wiem. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Nie, no stary, to moja kolej teraz, patrz, co się dzieje. O mój Boże. No, ej, ale 170 znowu. No, całkiem, całkiem. Jest! Ej, Mariposa! Trojednik Piper! Jak on, czemu ona się tak nazywa po polsku? Serio? Trojednik? Mariposa Piperka! Ej, czyli ja mogę otworzyć legendarnego? Czyli ja mogę kogoś oblać? Nie, no nie było takich zasad. Nie było takich zasad, ale no fajnie. No i tutaj rankingowy skinek wyleciał. Ale trochę trzeba było otworzyć, nie? Ile my tu ich otworzyliśmy? Z 20? No, trochę tutaj trzeba było poczekać. Okej, no to taki teścik wyleciał i teraz wiemy, kto otwiera legendę. To ja! O, jeszcze tu zestaw jest do tej Mariposy. Dobra. Ty, ale tak Panda czuje. Otwórz sobie, tak po prostu. Patrz, patrz co się teraz stanie. Blink. Najprawdopodobniej. O, jeszcze sobie zgardę tego kita. A czemu nie, nie? Tak, o, niech sobie będzie boxer kit. Bo w sumie co, skinek. Ten kolejny kit to tutaj się kryje? Za tymi tutaj kredytami? Bo jeszcze jeden powinien być, tak, nie? Tak, tak, no. Właśnie, dobra, wezmę sobie jeszcze tego złotego smoczka. Zawsze będzie już odebrany. A gdzie ten trzeci? Tu? Wcześniej jeszcze. Jeszcze wcześniej tu? Za goldem? A nie wiem. Nie, no chyba na kredytach. Nie, tu jest więcej goldu. Na golda po prostu. Będzie. Na kredytach, okej. Okay. A, faktycznie, dobra. No to leci to do marsjańskiej i od razu zgarniamy sobie też czego ostatniego kita. W ogóle który z tych kitów według was jest najlepszy? Według mnie ten. Ten, no, ten niebiesko-biały jest spoko. Ej, a on zawsze miał tą taką szramę na oku? Czy właśnie jakąś ją dodali, mam wrażenie? Nie, miałem chyba. Tak, zawsze? No. Okej, okay, ale nie, bo jakaś któraś z tych wersji nie miała coś, coś takiego, nie wiem, ostatnio gdzieś. Ja mi takiego sprawdzałem, że coś nie miało, tak, tylko tak. Nie wiem, czy Ikonka gra, czy dobra, ale słuchajcie, no pora na legendarnego Stardropa. I ja wam widzowie przypominam, że jeżeli chcecie więcej takich zwariowanych odcinków z taką ekipą, może jakichś openingów, może jakichś więcej rzeczy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. A my teraz lecimy z tym Stardropem, tylko ja mam taką taktykę, że czekam, aż on się tu uśmiechnie, nie? Bo jak jest szczęśliwy, to znaczy, że wtedy będzie coś lepszego, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. To by zadziałało, nie? Bum! Dobra, jest piknięty, noob miejsce! Nuba dostałem z legendarnego Stardropa, niedobrze! Cały czas się uśmiecha, mruga do ciebie. Bogu Stardropusie, pan Ciasty, widzisz gdzieś czapę? Tu to jest moje największe szczęście, nie? Jak zakładam czapę, to... O, dziękuję. Poproszę. Koronacja. Wielka koronacja. Koronacja. Ale nie, to król Tori. Król Tori powinien cię? Być, dobra, nie? Proszę. Król Tori mi przekazuje tutaj koronę, dziękuję. Ej, ale ona się popsuła, nie? No. Pamiętasz, Panda, jak ona działała na początku? Bo my ją tam dostawaliśmy wtedy, nie? Tori też ją dostawali. Tak, tak. To w Paryżu było. Gracja mi rozwalił. Trzeba ją kiedyś naprawić. Dobra, widzowie. Lecimy. To żeby nie przedłużać, niech on sobie mrugnie jeszcze 2 razy. Tylko 2. Raz.
No. Dwa. I niech to będzie jaki skinek, let's go i uwaga! Sandy! Dobra, czapa spadła, ale czapa przynosi szczęście. Skin do legendy. Sklep z gadżetami. Fajny, no, legendarny skinek. Znaczy, no nie jest to legendarny skinek, ale skin właśnie do legendy. Ej, i on też ma Star Dropa na koszulce. Tak! Co jest? Nie zauważyłem nawet. Nie, po tym co tu się dzieje przez ostatnie dni z wami chłopaki, to ja mam wrażenie, że to wszystko jest. To wszystko jest zaplanowane od góry, nie? Patrzcie, to jest ten znak tutaj. I to jest właśnie na Sandim. Ja nie mogę, ej, dobra. Mocne. Mega kozacki opening. No. Dziękuję ci, panda, za trafienie legendy. Spokojnie, oczywiście możesz wyegzekwować karę. Dziękuję, Tori, też za trafienie mi tego. Tobie też. Dziękuję. No i co? No i kozacko, to pora jeszcze wykonać ostatni challenge. Teraz, no. I oczywiście zapraszam też na kanały albo Instagramy, no wszystko, wszystkie linki do całej naszej ekipy będziecie mieli w opisie. Ej, zastanawiam się, czy jeszcze na tym filmie nie kupić sobie tej koletki. Chciałabyś tą koletkę? No. A dobra, jak chcesz sobie kupić. Słuchajcie, jeszcze specjal od Wery na tym odcinku, bo bardzo jej na czymś zależy. I jak wiecie, ona ma sporo gemów na swoim koncie po jednym z naszych ostatnich odcinków. Co ty tutaj chcesz wyczarować konkretnie? Dom. A, no Tom! Skinek, którego oceniłam 10 na 10. Dobra, ale zanim go kupisz, ja bym poprosił Toriego, żeby go ocenił. Może się lepiej nie będę wypowiadał. Łeb jak sklep. On jest bardzo mądry po prostu. Bardzo, bardzo mądry, tak? A panda, ty jakbyś miał od 1 do 10? No ja bym nie kupował. Nie kupuję na 10. Ale nie, to no, taki dla dziewczyn, ale... nie? Taki no. Pamiętajcie, są gusta i guściki, nie? No i na przykład Werce się podoba, no to niech sobie jakoś śmiało kupuje, proszę. Ale wyobrażacie sobie mieć taką figurkę? Taką słodką? No całkiem git, no mamy trochę takich lifehandsów tutaj. Wyobrażam sobie, ale żeby tam gdzieś z tyłu był. Tak jak to trochę. No dobra, to proszę, jak chcesz tutaj, to bierz. I nowy skinek do koletki w tym momencie też pada na Werki konto, także giga fajnie. I co? Lecimy z tą karą, nie? Trzeba. Oj tak, ty, ale Oj. Trochę się boję, ja zimno jest na dworze. Ale no co, to trzeba. Śmingus dingus. O, jeszcze tutaj emoji, ale ona nie jest zaanimowana nawet. Ale jest słodka. Ale dlaczego, ej, dlaczego oni w ogóle robią takie nieanimowane emotki? Wszystkie powinny być animowane. No, Dropiliśmy Mariposa Piper, więc potężne działko. To jest panda, kiedy widzi, że topka Polski pomaga mi bić 35 rangę. A on musi się męczyć na solo, biedny. Dokładnie, trzeba go. Dobra, wykorzystaj to, dobrze, dawaj. Ej, chłopie, całość na raz leci, nie? No, ja wiem, będę cały mokry od razu, nie? Dobra, jesteś gotowy? Jestem, no. Chłopie, idealne, steruję. Dobra. Patrz. Jaki to ma power! Jaki to ma power, widzowie! Ej, to jest... I czujcie, że ja tym oberwałam. To jest srogie, ej, to na śmingus dingus to będzie genialne. Dobra widzowie, no to w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie na Instagrama Damian4ty, bo są tam bardzo fajne fotki i też dużo fajnych rzeczy i ogólnie, no co to dzisiaj był przekozacki, nie? Ale mocno. Super wyszło. I ja nawet nie jestem jakoś zły na to, że jestem mokry. Tak miało być, tak chciał los. Dziękuję bardzo za oglądanie. Siemano!